wzruszające słowa Sanach po śmierci Felicjana Andrzejczaka. Jestem wdzięczna, że świat polskiej muzyki jest pogrążony w żałobie. W wieku 76 lat odszedł Felicjan Andrzejczak, niezapomniany wokalista zespołu Budka Suflera. Artysta, pomimo poważnej choroby, do ostatnich chwil pozostawał aktywny na polu artystycznym. Jeszcze pod koniec sierpnia wykonał na Topow de Top Sopot festiwal kultowy utwór Jolka, Jolka. Andrzejczaka żegna ogromne grono polskich artystów. Głos zabrała także najpopularniejsza piosenkarka młodego pokolenia Sanach. Wiadomość o śmierci Andrzejczaka zasmuciła przedstawicieli branży muzycznej i ogromne grono jego fanów, którzy nadal dzielą się swoim smutkiem i wspomnieniami w mediach społecznościowych. Wśród nich znaleźli się Kasia Kowalska, Krzysztof Cugowski, a także Sanach, która zdecydowała się pożegnać artystę osobistym wpisem oraz publikacją wzruszającego zdjęcia i filmiku z ich wspólnego występu. Sanach wspomina Felicjana Andrzejczaka. Wzruszający wpis. Wspaniały człowiek, wielki artysta. Choć dziś serce pęka, to jestem bardzo wdzięczna, że mogłam poznać Felicjana. Jeszcze chwilę temu śpiewaliśmy razem. Felicjan, dziękuję za te wspólne chwile, napisała Sanach na swoim profilu na Instagramie, wyrażając tym samym ogromny żal i szacunek dla zmarłego muzyka. Wzruszający wpis Sanach spotkał się z ogromnym odzewem ze strony internautów, którzy dzielą się swoimi emocjami i wspomnieniami związanymi z Andrzejczakiem. Cieszę się, że widziałam ten występ na żywo. Serce pęka, komentuje jedna z fanek, podkreślając wyjątkowość chwili, którą udało się jej doświadczyć. Felicjan Andrzejczak, dzięki swojemu niezwykłemu talentowi i charyzmie, a także wielkim hitom, które lansował przez lata, na zawsze pozostanie w pamięci wielbicieli polskiej muzyki. Jego odejście jest ogromną stratą dla kultury muzycznej, ale dzięki nagraniom i wspomnieniom jego duch będzie żył w sercach fanów,